Tytuł kursu: podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł: pedikir pielęgnacyjny. Temat: masaż stóp. Fragmenty tego wideokastu zostały zaczerpnięte ze strony internetowej. Witajcie! W tym wideokaście znajdziecie informacje dotyczące pielęgnacji i masażu stóp. Jeżeli chcemy, aby stopy pięknie się prezentowały, wystarczy przez cały rok pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach higieny stóp i stosowaniu odpowiednich kosmetyków. Musimy zdać sobie sprawę, że pielęgnacja stóp to podstawowy element codziennej higieny człowieka. Zatem zanim podejmiemy decyzję, jakich kosmetyków należy użyć, warto zapoznać się ze skórą naszych stóp. Zdrowa skóra powinna być odpowiednio nawilżona i natłuszczona, oprócz tego elastyczna i gładka, co oznacza, że nasze gruczoły potowe pracują prawidłowo. Wszelkie odstępstwa od tego opisu sugerują, że naszym stopom należy poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Rogowacenie skóry spowodowane jest m.in. zmniejszonym wydzielaniem łoju i potu, a to powoduje, że skóra staje się wyjątkowo sucha i pokryta grubą, zrogowaciałą warstwą naskórka. Usuwanie tego problemu ma ogromne znaczenie dla przywrócenia naturalnej elastyczności skóry. Szczególnie w przypadku, gdy rogowacenie jest wywołane uciskiem lub procesem starzenia. Stosowanie odpowiednich kremów oraz peelingów pomoże w przywróceniu prawidłowego nawilżenia i natłuszczenia oraz pozwoli zachować piękny wygląd naszych stóp. Nasze stopy zasługują na właściwą pielęgnację nie tylko ze względów estetycznych, lecz i zdrowotnych. Od dawna wiadomo, że to właśnie na nich znajdują się setki zakończeń nerwowych, które łączą je z resztą ciała. Dlatego na stopach oznacza się punkty umożliwiające przeprowadzenie masażu zdrowotnego z zastosowaniem różnorodnych technik. Ważnym elementem podczas ich pielęgnacji jest masaż. Nie jest on trudny do wykonania oraz nie zajmuje wiele czasu, dlatego powinniśmy wykonywać go dość często. Za chwilę opowiem o wykonaniu takiego masażu. Więc na początek ujmujemy stopę w dłonie i mocno ugniatamy kciukiem jej grzbiet, przesuwając ucisk w kierunku stawu skokowego. Następnie kolejno uciskamy każdy palec stopy z osobna. Na zakończenie kolistymi ruchami masujemy sklepienie stopy w kierunku od palców ku pięcie. Istotą takiego masażu jest uzdrawiający dotyk, jednakże źle wykonany zabieg nie dość, że nie przyniesie oczekiwanego efektu, to jeszcze może nam zaszkodzić. W związku z tym, wykonując sami taki masaż, powinniśmy stosować najprostsze techniki, nie wymagające wprawy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dolegliwości związane ze stopami dają się łatwo usunąć. Nie zawsze domowe sposoby są skuteczne. Ważne, aby nigdy nie dopuszczać do zaniedbań i w razie potrzeby wybrać się do specjalisty. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.